przed wyprzedzeniem, nikt wtedy jeszcze nie myślał o żadnych wirusach. Dzisiaj jesteśmy w czerwonej strefie, 25% powierzchni możemy zajmować widownisk, to 1,5 metra dzieli każdego z nas. Wykład niesamowicie ciekawy. I co, czego doświadczyliśmy dzisiaj? Tego, że historia lokalna, historia regionalna jest szalenie ważna. Dzisiaj wszystkie telefony to są telefony, gdzie odmawiamy osobom przyjścia tutaj, ponieważ nie możemy wszystkich pomieścić. Stąd będziemy prosić szanownego pana Ryszarda o ponowne spotkanie w tym temacie w czasach lepszych. A gość Ryszard Małowiecki, historyk sztuki, zabierze państwa do Ciechanowskiej Fary i powie o tych faktach, których jeszcze nie znamy, bo na pewno jest o czym opowiadać. No, trochę jest, trochę nie ma. Ale czy spotkanie będzie online? Spotkanie tak. jest transmitowane, tak. Jak ktoś się teraz. Proszę państwa, no to tutaj poproszę. No by się schowała ta strzałka. Ona się zabije. Zabije się wpół. Nie wiem. Dotykowy to nie jest. Zaraz właśnie. Wszyscy wiedzą, że stary, wszyscy wiedzą, że ceglany. No i tak się przyzwyczaja, jest kościół. Standard. Miasto jest, stare miasto ma stary kościół. Żadnych. Niestety taka postawa jest identyczna u badaczy, specjalistów różnego rodzaju, zwłaszcza historyków architektury, dla których też nie tylko ten kościół, bo w ogóle Mazowsze jest, to jest. I od dziesiątków lat Mazowsze jest uważane za dzielnicę zacofaną, biedną, ciemną, w ogóle straszna wieś. W związku z tym to, co tam powstawało, też jest prowincjonalne, zacofane, przestarzałe, tandetne itd., itd. Czyli mamy z jednej strony niewiedzę, bo nie wiedzą, z czego to wynika, i tą niewiedzę upowszechniają w sposób, właśnie tak jak powiedziałem, dyskredytujący to, co się tutaj działo. Bodajże przed laty, chyba jako pierwszy, może jedyny, mój mistrz to zauważył, profesor świętej pamięci Niełogęcki, który zwracał uwagę, i to zwraca się do innych, żeby zwracali uwagę na specyfikę mazowiecką, która nie musi wynikać z zacofania, ciemnoty, biedy itd., itd., tylko z przemyślanej postawy. Sam w sobie profesor nie był w stanie, oczywiście zajmuje się całą Europą sztuką ogólnopolską, nie był w stanie zająć się samym Ciechaną, samym Mazowszem jako takim, tylko zwracał uwagę na to, że jest to niezasadnie marginalizowana dzielnica. Proszę państwa, murowane budowle w średniowieczu były bardzo, bardzo kosztowne. W związku z tym nikt nie było możliwości, żeby człowiek niedokształcony, niewiedzący, w ogóle nie mający większego przygotowania, chociażby w oglądzie dzieł artystycznych w Polsce, że mówię o Europie, żeby coś takiego sobie fundował. Wydawali dużo pieniędzy, ale wydawali możni. Jeżeli nie mecenas książęcy, to możni mazowieccy, którzy byli wykształceni tak samo jak elity Królestwa Polskiego, w ogóle środkowej Europy. Doskonale wiedzieli, co jest modne, skąd wziąć dobrych fachowców, czy naśladować, czy nie. Wybrali swoją drogę. Uproszczenie. I właśnie to ten... To następne mi się przesunęło. No. Znowu trzeba skasować.
żeby nie dostrzegać. Wiem, tylko nie dostrzegam tej strzelby. No co, stoi to stoi, prawda? Co my wiemy od tych, którzy w ogóle pisali o Padre Ciechanowie i nie byli w stanie rozwinąć tego co powiedziałem, tego ogólnego spojrzenia. Jakiś tam sobie kościół, no w Ciechanowie akurat duży, jest wymieniany we wszystkich szerszych opracowaniach o historii architektury polskiej, jednym słowem, że kościoły na Mazowszu, na pach, 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 leci lista, między innymi Ciechanów. Więcej uwagi poświęcono też w katalogu zabytków sztuki w Polsce, gdzie wielkim odkryciem było to, że są dwie kaplice transeptowe, o czym jeszcze będę mówił, bo taki najwcześniejszy przykład. W Polsce to jedyny wyróżnik tego kościoła. Nikt tego dokładnie nie badał, nie analizował tego, co zobaczył, co się dowiedział, tylko powtarzany było w kółko ta obiegówka. Początek XVI wieku, późny gotyk, do widzenia w ogóle, czy wartościowe, czy nie, to nie miało znaczenia. Jaka jest rola Fary na tle Europy, na tle architektury na Mazowieckiej, nawet Polski. Dopiero w 1979 roku, taka koleżanka ode mnie z roku, Ania Grudzińska, popełniła pracę magisterską poświęconą właśnie Farze. Praca była dobrze zrobiona. Napracowała się dziewczyna, chociaż zrobiła to pod kierunkiem profesora Skubiszewskiego, jednego z największych autorytetów światowych, jeżeli chodzi o sztukę średniowieczną. W ogóle wtedy historycy sztuki to byli w Polsce, to byli elita światowa, ale zresztą to już przeszło. Zrobiła bardzo dobrze tą pracę, cały czas narzekając, że nie może wszystkiego zobaczyć, no bo w środku był kościół otynkowany. To, co z wierzchu mogła obejrzeć, to było wszystko dobrze. Dobrze to porozdzielała, przemyślała. Natomiast nie mogła od potrzeby tego kościoła zobaczyć. Mnie się do pewnego stopnia to udało. W 1992 roku ksiądz proboszcz samowolnie podjął się prac remontowych, każąc skuć tynki wewnątrz kościoła. Tak. Prawdę powiedziawszy, było to przestępstwo. Bo nie wolno działać bez pozwolenia, bez nadzoru, bez badań. Ja sam przez przypadek to zobaczyłem i w wolnych chwilach tam wpadałem, starając się zanotować czy sfotografować to, co na bieżąco się daje odkryć. Nie byłem w stanie zrobić żadnych dobrych pomiarów, badań, dokumentacji fotograficznych. Latałem ze swoim aparacikiem, z nędznym fleszem, cykałem, coś tam sobie notowałem. Czasami przychodziłem, to co chciałem zanotować, było zatynkowane. Problem polega na tym, że jeżeli nie będzie dobrego postępu technicznego w rozwoju super skanerów, to tego co ja zobaczę, już nie zobaczę. Dlatego, że ci robotnicy jak skuli tynk szylerowski. Bardzo mądrze, bo on był bardzo słaby. Szyler wiedział, co robi, specjalnie na stare mury kładł słaby tynk, żeby się nie wiązał. Niestety teraz było nowocześnie. Najpierw obrzucili cementem, potem zatynkowali. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie chciał to samo zobaczyć, skuć ten tynk, który teraz jest, to łącznie z cegłami. Chciałem zobaczyć, to jest w zasadzie nie do zobaczenia. Proszę Państwa, dokładając do pracy pani Grudzińskiej, tam trochę błędów miała, ale to nie ważne. To, co ja jeszcze widziałem, się wychodzi, że Fara Ciechanowska jest bardzo dziwny, właśnie unikalnym kościołem. Problemów związanych z tą unikalnością jest bardzo dużo. Po kolei będę chciał mówić, że takie sobie zapisałem, że co dziwne, proszę Państwa. Pierwszy problem to dlaczego ten kościół stoi, gdzie stoi. Wszyscy je przyzwyczaili. To nie są normalne. W przyzwoitym średniowiecznym mieście kościół stał stosunkowo niedaleko rynku. Nawet biorąc pod uwagę, że rynek kiedyś był gdzie indziej, być może w rejonie obecnego placu Kościuszki, to i tak jest to bez sensu, że tak powiem, z punktu widzenia normalnej planistyki miast średniowiecznych. Podobnie są jest w Łagie, gdzie kościół stoi na rynku, co to jest też absurdem, no ale to już zostawmy sobie tamto miasto.
ustawiono, bo dlaczego tam nikt nie wie. Dodatek, początkowo na pewno nie był to kościół parafii miasta Ciechanowa. Pierwotnym kościołem parafialnym był kościół świętego Piotra, który stał w ogóle gdzie indziej, nie w tym miejscu. Co było przed farą? Zresztą ta fara nie powstała, no bo ktoś miał widzieć, z jakiegoś powodu musiała powstać w tym dziwnym miejscu. Otóż Wersa Góra być może na początku chrześcijaństwa na tych terenach była grodziskiem albo miejscem kultu. Sama mówię o Parskiej Górze, nie o grodzisku obok, tylko o samej Parskiej Górze. Jak na to przyszło chrześcijaństwo, zajmowało miejsca kultu, ewentualnie już istniejące grody były przejmowane przez władze już książąt wyznających chrześcijaństwo. Tylko, to znowu nie zmienia postaci rzeczy, że no to dlaczego tam, prawda, skoro miasto później się rozwijało gdzie indziej, jeżeli przeniesiono kościół na przykład. Otóż najprawdopodobniej w tym miejscu już była, jak nadeszło chrześcijaństwo, była kaplica. Jeżeli był gród, to przy przyjściu chrześcijaństwa najczęściej budowano w samym grodzie mały kościółek, często rotundę, na podgrodzie może większe, jeżeli to się rozwijało i tak dalej. Natomiast miejsce kultu już się utrwalało w tym miejscu. Tutaj jest sprawa domniemanej rotundy. Ksiądz Żebrowski, znakomity znawca, twierdzi, że była i rotunda świętego Wojciecha i jeszcze inny kościół na Podgrodzie. Skąd on to wie, to ja nie wiem. Ja się boję, czy przypadkowo nie przeczytał tego, co ja wymyśliłem. Otóż całą lokalną aferę z resztkami rotundy to ja rozpętałem. Przyszedłem do Ciechanowa, siedząc w muzeum, przeglądałem jakieś takie różne stare wydawnictwa, między innymi jakaś broszurka wpadła w rękę, którą sobie przeczytałem i tam było napisane, że w trakcie budowy Szylerowskiej tam w 1920 roku dostawek, przebudowy kościoła i dostawek tego, co obecnie jest zakrystii klatki schodowej, że tam na pewnej głębokości natrafiono na mur kamienny biegnący po okręgu na długości 11, teraz już nawet nie pamiętam, czy to było metrów, czy łokci, czy czegoś takiego, który dosyć duży odcinek i to był margines, tylko mnie interesowało. Chodziło o to, że przy okazji znaleziono bardzo rzadką monetę, chrobrego. I cała afera z powodu zapisu o tym fundamencie był w zasadzie tylko z powodu tej monetki. No to było duże odkrycie. Ponieważ opisywała to Komisja Towarzystwa Gminy nad Zabytkami ówczesnej, ja starałem się dotrzeć do tych, bo archiwum się zachowało tego towarzystwa i nie ma. Po pierwsze, w pierwszym etapie jak szukałem, się okazało, że owo archiwum jest w opracowaniu, że tak powiem, przeszeregowywanie jest niedostępne. Moja koleżanka też z roku prowadziła to, także nie miałem powodu, żeby jej nie ufać. Następnie, bo znowu po paru latach, się okazało, że jest uporządkowane i dano mi teczkę Ciecha, w którym była jedna kartka z opisem jakiejś kamienicy trzypiętrowej przy ulicy Świętego Jana. Gdzie to nigdy nie było ulicy Świętego Jana, a kamienicy trzypiętrowej tym bardziej. I koleżanka mi powiedziała, po prostu bardzo dużo teczek było przez różnych profesorów wynoszonych i nie wróci. I nie można dożyć. W każdym bądź razie, czy rotunda była, czy nie była, faktem jest, że żeby tam kościół powstał, to musiał mieć jakiś praprzyczynę. Być może właśnie kaplicę grodową. Kiedy natomiast powstał już kościół jako taki, to tak już mówiłem, dotychczas bardzo często, w sensie cały czas się pisze, że on powstał na początku XVI wieku, motywując to tym, co tutaj pokazuję, mianowicie tym, że na ścianie wschodniej kościoła prezbiterialnej, od której do ściany
tradycyjnie się zaczynało budowę kościoła, czyli miała to być najstarsza część kościoła, są wnęki zamknięte w 8 drzwi. Gdzie wszyscy wiedzą, że to dopiero powstało w Polsce Północnej, to jest w początku XVI wieku, u Krzyżaków w końcu XV wieku. Nikt nie zwraca uwagi na to, że już na grobku Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku temu występuje. Sama forma, owszem, rozpoczyna się dopiero, że konstytuuje dopiero w XVI wieku. I to był cała, że tak powiem, argumentacja za tym materialna, niepisana, że jest to kościół XVI-wieczny. O, tutaj proszę Państwa, pomiar koleżanki właśnie Grudzińskiej, planu kościoła, gdzie, jak już wspomniałem, ona dokonała na ile mogła badań, tudzież o rozwarstwienia. Na podstawie obserwacji doszła do wniosku, że kościół nie powstał od jednego zamachu, tak powiem, tylko po kawałku wybudowano, ale cały czas w jednym okresie sztuki gotyckiej. Kiedy? Ona nie wiedziała. I tutaj, proszę Państwa, na przykład, co nawet tutaj mówi? Ta nawa południowa jest węższa o metr od północy. Z kolei tutaj zakrystia, ona udowodniła, że zakrystia się, zresztą to można zobaczyć, że jest starsza od reszty kościoła. O ile nie wiadomo. Reszta była dobudowana do zakrystii. Ona też troszeczkę krzywo stoi. Stwierdziła, że ta część bardzo dziwna, o czym jeszcze będę mówił, to taka kaplica otwarta arkadami do prezbiterium, jest jednorodna ze ścianą wschodnią. Tutaj natomiast nie. Widać, że jest dostawiona. Że dostawiono do zakrystii resztę kościoła. Tak samo no opisała, udowodniła w sensie, że opisała, no bo to widać, że pierwotnie kościół planowano, żeby tak się zamykał i to przedłożenie jest w trakcie budowy zmiana koncepcji. Tutaj tych zmian koncepcji ona cztery fazy wydzieliła, że w cyklu budowy tego kościoła cały czas coś zmieniamy pomysł. Że coś innego im przychodziło do głowy. Podstawową zmianą było to, że ona też wlazła na strych, bo już pofuwać bardziej mogła. I na tym poziomie po pierwsze, to, że to jest nad obecną kaplicą, czyli tam, gdzie zakrystia była pierwotna, że na poddaszu ona odnotowała trzy wnęki oraz resztkę ściany oddzielającej. Ona sobie tak to zinterpretowała, że była najpierw taka sobie zakrystia, potem budowano resztę i tą część wbudowano przedłużając do kaplicy. Co jest możliwe, ale tak sobie to wykoncypowała. Poza tym, wchodząc kolej na strych kościoła, dokładnie zobaczyła, że były okienka w ścianach, których nie widać z dołu. Czyli kościół miał być bazyliką, a nie pseudobazyliką. To polega to na tym, dla tych, którzy może nie wiedzą, że jak mamy kościół trójnawowy, bazylikowy, to on tak mniej więcej się prezentuje, że tutaj mamy nawy boczne z oknami, prawda? Tutaj jest nawa główna, przykryta pułapem czy stronie wszystkiego i ma własne okno. I tak najprawdopodobniej chciano zbudować ten kościół. Natomiast pseudobazylika to ma znowu te nawy boczne, niższe trochę, z dachem, ale tutaj nie ma okien. Tutaj są, powiedzmy, te wnętrza takie. Czy różnica tych wysokości między sklepieniami nawy bocznych i głównych jest bardzo różna.
może być bardzo duża, może być niewielka, w każdym bądź razie zrezygnowano z tego systemu na rzecz pseudobazyliki, która dodatkowo w przypadku Ciechanowa w ogóle nie była prawdopodobnie sklepiona, tylko posiadała płaski płot drewniany. O czym też jeszcze się będzie mówił. I tutaj, proszę Państwa, czas powstania tego kościoła w ogóle. Jeżeli najwcześniejsza była zakrystia, też nie wiemy, kiedy powstała. Bo nie ma zapisów. Najstarsze zapisy, jakie są dotyczące budowy, zachowania budowy kościoła, to są pierwsze informacje, darowizn na rzecz prac przy kościele z 508 roku. Tylko znowu, tak jak w przypadku zamku, nie wiadomo, czego to dotyczyło. Czy początku budowy, czy końca, czy którego etapu. Jak już powiedziałem, uważa się to za XVI wiek. Proszę Państwa, jeżeli to był początek XVI wieku, to kto to finansował? I to właśnie jest problem, rozmawiałem z tymi fachowcami od historii architektury i historykami sztuki, którzy mają tą uwagę, że mają bardzo złe przygotowanie ogólnohistoryczne. To jest problem. Kościół, jak mówię, był bardzo drogi. To był duży kościół. Ruina dwowa, duża konstrukcja. W księstwie stosunkowo niezbyt zamożnym, czyli to wymagało znacznych środków. Bardzo znacznych. Kiedy te środki mogły być na Mazowszu, proszę Państwa? Tradycyjnie, według tradycji kościelnej bodajże, szacowano, że ówże kościół powstał w połowie XIV wieku. Taka trochę legenda, bo też niczym nie udokumentowana. I właśnie w drugiej połowie XIV wieku na terenie Ciechanowa, panujący na terenie Ciechanowa Janusz I miał pieniądze. Około 1400 roku nawet miał sporo. Z różnych powodów. A to dał zastaw jednej ziemię, to z kolei król mu oddał pieniądze w odszkodowaniu za Kujawy i tak dalej, i tak dalej. Finansowo mógł tutaj wrażyć. Mówię to jak księciu. Bardzo często te kościoły były fundacjami miejskimi, ale miasto Ciechanowa, ówczesne, tak duże inwestycje jako sami mieszczanie by nie wytrzymali. Było za drogie. Musiało być, że taki mecenas książęcy musiał być to włączony. Następnie może druga sprawa, co obecni badacze, już najnowsze publikacje, donoszą, że może jednak nie początek XVI wieku, to może już czwarta, ćwierć XV. Już się cofają, bo im zaczyna też coś nie pasować w tej całej chronologii budowy. I właśnie wtedy Janusz II znowu miał pieniądze. Z kolei początek XVI wieku, proszę Państwa, to było na tym terenie panowanie regencja Anny, która miała dużo więcej problemów niż wydawać bardzo duże pieniądze na budowę znacznego kościoła, co prawda oczywiście w jednym z ważniejszych miast jej władztwa, tylko że ona była bardziej skupiona na Warszawie. Wspomniałem to, że tam miała duże problemy, że tak powiem, w sprawowaniu władzy. Jako regentka małych ksiąg. Także z punktu widzenia finansowego, takich możliwości finansowych, ta budowa to była taka, początek XVI wieku, zaczęcie budowy takiego czegoś, to była, jak dla mnie przynajmniej, mało prawdopodobne. Pani Grudzińska mniemała, że owa zakrystia, jako najstarsza, nie wiadomo kiedy powstała, mogła być, tak jak to często na Mazowszu jeszcze widzimy, przy kościele drewnianym. Jak na wsiach niektórych, na przykład Maruży czy innego, mamy z tym do czynienia. I powiem szczerze, że mi to troszeczkę nie pasuje. Bo jeżeli byłby kościół drewniany, a miasto około 1400 roku już było bardzo zamożne, książę miał pieniądze i w jednym z najważniejszych miast swojego księstwa by zostawił drewnianą konstrukcję na, jeszcze za to na takim widoku, prawda, na ekspozycji. Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Czy był inny kościół murowany wcześniej,
no bo na przykład jakieś 14-wieczny, to my nie mamy znowu żadnych dowodów. Pewno poszlaką może być to, że był pożar, w którym miał spłonąć miasto, zamykł kościół. W literaturze jest to 1476 rok. I właśnie pani Budzicka udowodniła, że to lipa, dlatego że 1476 rok to było nadanie książęce potwierdzające prawa kościoła po spaleniu wcześniej dokumentów. W metryce koronnej pożar jest notowany 1472 rok. Ona to wychwyciła, akurat to może nie zdrowia skalę dowodzi tylko tego, że jak ktoś raz coś napisze i potem to jest pobierane, to tak przechodzi bezkrytycznie dalej. Tutaj te rozwarstwienia jeszcze może pokażę, jak ona to, w czym to widać. O, te rozwarstwienia ona wychwytywała. Tutaj mamy szczyt, gdzie jakby się tak dobrze patrzysz, to Państwo widzicie, że jest całkiem inna cegła na szczycie, półszczycie na wybocznej, a zupełnie inna jest na dole. W innym okresie to musiało powstać. Z drugiej strony, ta dawna zakrystia obecna, znowu, jak się dobrze przypatrzeć, to tutaj jest inne cegły, tutaj ten cała dekoracja nagle się urywa, coś było tutaj przerobione. No tutaj to może słabo widać. Tutaj jakby się Państwo dokładnie patrzyli, że można najlepiej się to zobaczyć samemu, że tutaj jest wymuszone wiązanie, że tutaj, że ta ściana z tą nie powstawała jednocześnie. Góra jest zupełnie wtórna, ten kurszyk względem dolnej części. O! Już przeskoczyłem do tego. Coś mi się przełożyło. Tutaj znowu, proszę Państwa, kawałek budowy. Tam, gdzie kurta wyjściowa, tutaj można zauważyć zamurowany otwór najprawdopodobniej okienny, od drugiej strony wnętrza odbito tylko, znowu w tym miejscu było zaburzenie, było jakieś zamurowanie. To jest już zupełnie wtórna sprawa. Rysa tutaj dalej po łacie dachowej, która też była wtórna. Znaczy, no i ta kaplica tutaj spoczyła. Lepiej to jest widoczne tutaj, gdzie jest wcięcie na połowę dachową, tam jest oparcie, ale dekoracja zędrówkowa idzie wyżej. Musiała nastąpić znowu zmiana fazy budowlanej. Coś zmieniono w trakcie budowy koncepcji. Znowu niejmujące to jest. Jest takie troszeczkę drobiazgowe. Tutaj, proszę Państwa, widać znowu fazowość, tylko że trochę inną, mianowicie przerobiono okna na te, które są obecne, bo były mniejsze. W dodatku nawet te mniejsze zamurowano. I też chcę zwrócić uwagę, że kościół był bardzo nieporządnie budowany. Zwracam uwagę na to, że jedna nawa jest mniejsza, prawda? Tam trochę krzywe te prezbiterium, zapisa przy prezbiterium. Większość murów gotyckich jest bardzo nieporządnie robiona przez majstrów, raczej chyba nie wysokiej klasy. I tutaj na ścianie południowej to bardzo wyraźnie widać, gdzie są fragmenty przyzwoicie kładzione, a jest w ogóle totalny bałagan w układzie. Te wszystkie są gotyckie, to nie są żadne łaty, to jest uroczesna budowla. Proszę Państwa, ten problem datowania jest nierozwiązany, jak już powiedziałem. Czy to z punktu widzenia logiki historycznej, to powinien być XV wiek, który jest początek, pierwsza faza. Potem mogą być kawałki budowane, na pewno do
Początek jeszcze w pierwszej ćwierci XVI wieku, sama konsekracja, co jest istotne, jest dopiero 1551 rok. Czy były prace prowadzone aż do 50 lat? Tego nie wiem. To, że robiono to cały czas w gotyku, to nie było zacofanie, tylko celowy wybór. O czym na początku mówiłem, że cały czas się mówi, że był na Mazowszu późno długo gotyk, to, że to było zacofanie, bo nie tolerowano włoskiego renesansu. W moim przekonaniu, już pomiędzy tym kościół jeszcze inne, kościoły, Paweł i tak dalej, Mazowsze usiłowało tworzyć czy zachowywać swoją tożsamość krajobrazową odrębną od królestwa. Tutaj, proszę Państwa, teraz inny problem. Taka może ciekawostka, właśnie te tablice transeptowe, te obie po obu stronach te największe kościoła, gdzie Galicka uznała, że jest to najstarszy przykład tego typu konstrukcji w Polsce. W ogóle nie zrozumiał, dlaczego brać się Charków. Tylko problem polega na tym, że te kaplice są wspólne. To znaczy, one nie były budowane razem z kościołem. To jest specjalne zdjęcie. Mówię, zdjęcia nie są specjalnie dobre, dlatego, że ja latałem z amatorskim aparatem, nie miałem czasu rozstawić odpowiedniego oświetlenia, zrobić dobrym aparatem, to są na tym jak wściekły i cykają, co się dało, bo to trzy godziny, które było zatynkowane. Tutaj jest ściana kaplicy, tutaj była, znaczy jest, ściana zewnętrzna kościoła, to jest w krucie tej bocznej. I tutaj wyraźnie to jest, tutaj w tą ścianę skuto, żeby wprowadzić wyruszone wiązanie kaplicy. Także kaplice są wtórne. I teraz znowu następny problem. Mamy kaplice transeptowe, wielka sensacja, najstarsze w Polsce. Po wielkich stękaniach i szukaniach, proszę Państwa, znalazłem jeden lekko podobny kościół w niejakich Krzemścicach po Jędrzejowa. Mamy kościół, gdzie też takie dwie kaplice dodano, tylko że z dużo mniejszymi arkadami do wnętrza. I niewiele wcześniej. Tam właśnie jakieś 1490 rok, tylko w tym okresie. Także tutaj to jest unikalne, ale gdzie jest napisane, że te kaplice od razu powstały? Także przyzwyczajmy. Jest kościół, chodzimy na stoi, stoi to samo. Kaplica północna jest zachowana tak, jak jest, ją widzimy. Południowa była przerabiana i też i nie ma możliwości sprawdzenia, jak resztki jej są stare, czy są związane z kościołem. Tego nie wiem po prostu. To, co dopiero mamy fotografię tej kaplicy, dopiero z końca XIX wieku. Że jak ją przerobił Krasiński tam około 1841 roku. Jak ona, nie wiem po prostu. Nawet nie wiemy, czy to była para, czy powstała jedna. Mogła być para tych kaplic, które to kaplice miały zresztą bardzo fajną funkcję, która na zachodzie była wcześniej stosowana, do nas przyszła, potem się jeszcze rozwinęła w renesansie w kaplicach takich kościołów z dwoma kaplicami standardowo budowanymi. Mianowicie jedna kaplica była męki pańskiej, grobowa, przeznaczona na chowanie możnych, datorów, czy nie wiem, czy w przypadku się panowa, że książę chciałbym tutaj po prostu nie powiedzieć. Druga była poświęcona na ogół albo Matce Boskiej, albo Świętej Ani jako opiekunce rodziny. Nie Święty Józef, tylko Święta Ania była opiekunem rodziny. Także z tymi kaplicami faktycznie jest to tak czy inaczej jeden z najwcześniejszych przykładów tego typu kaplic w Polsce. Czy najstarszy? Nie. Na Zachodzie coś podobnego występowało, ale nie będziemy się odwoływali do największych tam realizacji katedralnych w Niemczech czy we Francji, bo to trochę już przesada. Dlaczego te kaplice tak zrobiono, to trudno powiedzieć. Dlaczego w ogóle to wymyślono? W każdym razie było to rozwiązanie w skali kraju dosyć nowatorskie. Trzeba przyznać. Tutaj jest widok kaplicy z zewnątrz od strony wschodniej, gdzie biedna Ania Gruzińska pociła się, sam ją pomagałem to rozszyfrować, nic się nie udało. Ona sobie wymyśliła, że to była kaplica,
którą zmieniano koncepcję, kilka razy zmieniano koncepcję w trakcie budowy. Że najpierw to ona miała być taka, o, tak, że tak miała być źle. Tak jak w tych szczęścicach nieszczęsnych, bo tam tak jest. Potem im przeszło, coś tego wymyślili, tutaj się urywa o tych wędrówkowych i poszli do ścianę prostą, żeby zrobić szczytowy układ w stronę północną. Nie tak opadający, tylko poprzeczny. Następnie, jak ona wtedy to wymyśliła, że o, tutaj okrus oraz zamurowane okno, że ściana sobie stała i po pewnym czasie postanowiono to wykuć i wstawić. Tak, zrobić okrus i dodatkowe okno. Cała jej argumentacja mi nie pasuje, że mówi z nikomu z badaczy. Jak ja się na to patrzę, to mi to przychodzi do głowy tylko jedna rzecz. Że ktoś chciał być mistrzem murarskim i to jest majsterz. Bo to jest znaczy sztuka, dowód biegłości w sztuce. To się nic kupy nie trzyma. Nie da się inaczej wytłumaczyć, zwłaszcza te wszystkie wieki. To jest... Po prostu gdzie idzie tego, to nie spotyka się takich rozwiązań, takiego, że tak powiem, bałaganu form ceglanego późnego gotyku. Tutaj kawałek fryzu ząbkowego. Tutaj będę się musiał cofnąć, bo właśnie mówię, że tutaj mi przeskoczyła ta... Dlaczego tak się to zrobiło? O! Jak się odkuło tylko w środku, proszę Państwa, to co się okazuje na tej kaplicy? Właśnie ta ściana wschodnia. Tutaj wejście do obecnej kaplicy, które było zawsze. Zawsze. W okresie gotyku. To jest tam właśnie. O, tutaj się okazało, że okno było. Żadne wykute, bo wszystko jest bardzo dokładnie wyrobione. To nie było w kucie, tylko to było od razu, jak się mówi, szedł do góry, to od razu to było przewidziane. I kaplica była przykryta stropem belgowym na płasko. Teraz jest sklepienie, bo to jest wspólne, szyderowskie. Ona miała strop belgowy. Tutaj, proszę Państwa, zresztą na górze. Ten układ okno z okulusem na górze jest zupełnie nienormalny w sztuce gotyckiej. To już jest renesans. Bo to jest absurd. Znaczy zdawało się, że jest to absurd, bo mamy sobie gotycki kościół z elementem wtedy rozpowszechniającego się dopiero renesansu. Czy to renesans? Ja nie wiem. Więc to dopiero, jeżeli to budowano w pierwszej ćwierci XVI wieku, to zastosowano, nawet wtórnie, załóżmy to były 340 lat, już teoretycznie mówię. To i tak jak na Mazowsze byłoby to bardzo wczesne. Istniała co to już wtedy katedra w pełni renesansowa w Płocku, która w ogóle nie oddziałała na Mazowsze. Tak jakby kapituła, reszta duchowieństwa, możni nie chcieli akceptować renesansu przywiezionego z Charkowa, z Królestwa. Może wobec zagrożenia tego, że będzie zaraz inkorporacja i tak dalej. Jakieś powody mogły z tego być. Ta ściana pomagania, ten filarek, o. Tutaj z kolei ta sama kaplica od północy, gdzie dół jest bardzo dobrze zrobiony, a on jest powiększony. Tak naprawdę, jak się od środka odkuło, to się okazało, że on było wykryte temu niższe. Natomiast szczyt jest rozpaczliwy. Albo się zawalił i go od nowa usiłowano gotycki kiedyś tam zrobić, albo zrobiono w sposób wyjątkowo partacki. Oczywiście w kontekście szczytów wschodniego i zachodniego na prezbiterium i na wygłówku, które są bardzo dobre artystycznie. Tutaj z innej strony ta kaplica znowu pokazuje, że coś się działo z fazami budowlanymi, krycie bocznego wejścia. Tutaj to na pewno widać, że te elementy na łęczy są skute po prostu. Czyli coś musiało się zachęcić. One musiały dalej sięgać, zostały z jakiegoś powodu rozsunięte.
to znowu dowodzi no, różnych etapów działania przy tym kościele. No właśnie ta zakrystia, o której mówiłem, że to nawet z zewnątrz widać, że coś tutaj się mogło dziać. Mianowicie te krzesło, do którego pani Grudzińska uważała, że została wtórnie wstawione, nawet na zewnątrz tak jakby się oddziela troszeczkę. Prawda, że pierwotna zakrystia to była tamto, że jak ona była pierwotna, to dlaczego sokół leci tylko do tego miejsca, dalej nie ma przedłużenia? Tego nie wiem. Może to jeszcze nie bardzo. Zakrystia była piętrowa, już pokazałem na tym rysunku pani Grudzińskiej, że ona w powierzchni na stek zobaczyła, że jest murek dzielący to, dzielący starą zakrystię i wnęki. Wnęki do kościoła ona odczytała jako okna doświetlające, kiedy był drewniany kościół, tak sobie to wytłumaczyła, to przez okna otwarte do prezbiterium miałoby docierać światło do tego poddasza. Co jest zabiegiem absurdalne. No bo tam tak, aż tak jasno w tym prezbiterium nie było, żeby jeszcze miał dodatkowo doświetlać styl. I tak skąd to wyniki? Znowu się to jest taka jakość. To się da jeszcze wykontrastować, ale pół biedy. Jest od środka ta ściana, gdzie jest zakrystia, dawna zakrystia za nią. Została prawie całkowicie skuta. Tutaj widać, o, że coś się dzieje. Jakiś ostrołów jest. Inny element, ja to jeszcze dalej przejdę. Tutaj troszeczkę inna obraz. Tutaj widać ten jeden z ostrołkowych otworów. Tutaj się zarysowuje drugi. A tutaj to jest portal do obecnej kaplicy, który jest przerobiony, to jeszcze pokażę, tutaj jest reszta zachowana gotyckiego portalu. O! Siedziałem tam rysowałem, bo jak łatwo zauważyć na tych zdjęciach, to dużo nie wiadomo. Tyle, ile zdążyłem narysować z tej ściany, to tutaj jest. Otóż to się okazuje, że były, tak jak od poddasza, były wnęki. Ona myślała, że to od strony prezbiterium się okazało, że to było otwory na wylot, okna nie okna, ostrołkowo pozamykane. To jest w tej partii, którą uważała za dobudowaną. To jest możliwe. Nawet jest to prawdopodobne. Tutaj są dwa inne otwory. Tutaj są wkucia po wyjazdach. Jedyna interpretacja tego, to jest to, to ma nawet 95 wysokości, także to jest otwór wejściowy, to nie jest okno. Że tutaj była konstrukcja balkonowa, loża. Po co loża? Na panującego. Jeżeli było nabożeństwo, to tak powiem państwowy, oficjalny, on miał swoją kaplicę na zamku, ale jeżeli był, to miał miejsce stosunkowo blisko ołtarza do uczestniczenia w nabożeństwie. Dlatego też, jak się było to ze strony, to mógł obecny księdzie wejść po schodkach, wejść na górę do swojej loży książęcy. Bo innego tłumaczenia to nie ma. Tam woda była gdzie indziej, bo jest opisana. Tutaj są te fragmenty tego portalu zachowane. Dlaczego w tym miejscu ta loża? Jeszcze o tym będę mówił. Przy okazji kaplicy, która jest naprzeciwko. Też kolejnego elementu. Oczywiście loże książęce w tym miejscu, najczęściej były tam loże muzyczne, ale to jest za małe miasto książęce i niemożliwe, żeby zrobiono taki mały balkonik w tym kościele na pomieszczenie jakiegoś malutkiego instrumentu. Co innego było w Tusku, gdzie podobna sytuacja, tylko że balkon miał długość 7-8 metrów i tam można było instrument ustawić. Tutaj. Także jak dla mnie to jest, dla mnie to jest sprawa oczywista, że to było miejsce księcia, bo jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. Kościół to nie było tylko to, odległe się pomieszczenie. To było też pomieszczenie sądowe. Jeżeli były sądy sprawowane w obecności księcia, to się zbierano w kościele. W danym miejscu, właśnie w mieście, w to wszystko jedno.
I stamtąd książę Rando obserwował, prowadził sprawy sądowe. Tutaj jeszcze na jedną rzecz Państwu zwrócę uwagę, która mnie osobiście bardzo zdumiała. Tutaj taki sobie placek zaznaczyłem. Ta cała część, proszę Państwa, jest zupełnie inny. Żeby był to ziemi, to było pójdzie, ale nie. Ten mur jest robiony tak jak... Zaraz jeszcze wrócę. Tutaj tylko chciałem pokazać tą resztkę portalu, którą przy skuciu... O! Tyle się zachowało z pierwotnego portalu do ówczesnej zakresy. Z której strony sieków wchodziło do starczy. Bo to jest gotycka kształtka, polichromowana. Potem to zniszczono, zamurowano, zrobione to, co jest. Zresztą i tam z drugiej strony zostało w trakcie remontu zniszczone przy podnoszeniu prezbiterium. O, tutaj właśnie ten kawałek sobie, jeśli Państwo patrzycie, to zobaczycie, że tutaj nie jest to płaskie. W całym kościele spoiny w cegłach są zacierane na płaski w starym murze. Było to dlatego tak robione, żeby łatwo było na to położyć po białe, polichromie czy tym. Natomiast tutaj są spoiny podcięte. To znaczy, że jak były, że jak leżały sobie cegły, prawda, i była spoina, to normalnie na płasko zacierano, bo tutaj mogło być po biało, a potem tym. Tak jak było to wszędzie. Natomiast w tej ścianie mamy podcinanie. Jedne z tych wysokości podcięte są spoiny. Specjalnie miały taki metalowy przedmiot do wycinania tego. Dlaczego mnie to zdumiało? Otóż tego typu spoiny w naszym terenie się znajdują stosowaną wyłącznie na zewnątrz. W obracaniach na zewnątrz. Gdzieś na powierzchni. Żeby łatwiej może woda spadała, no to nunca jest nie. Dlaczego w tamtym miejscu ten kawałek muru jest? Ja nie wiem. Tylko żaden mundur mi nie potrafił wyjaśnić. Kombinowanie, że może wtedy od tej strony to było otwarte powietrze, no to ja nie potrafię tego wiedzieć. Jest fakt, że taki kawał mur jest. Tutaj właśnie już będziemy przechodzili do drugiego problemu, mianowicie do bardzo znowu dziwnej rzeczy. Te dwie kaplice, mówię, to jest rzadko, bardzo rzadko spotykane wcześniej, kaplice transeptowe, do tej przestrzeni otwartej trzema arkadami do prezbiterium. Jak się chodzi do kościoła po prawej stronie? Prezbiterium. Grudzińska słusznie uważała, że jest to jednocześnie budowane prezbiterium i kaplica, ale to nazywam kaplicą, że to było w jednym zamiarze koncepcji budowlanej zrobione. To bardzo stare, nie Państwo widzicie, że jest ładnie zędrówka ułożona, ten wrąb klinki prowadzenia. O! Co do tego trójarkadowego aneksu przy prezbiterialnego. Dopóki się nie obsuwano tego z cegieł i tego się nie dało zobaczyć, to wszyscy uważali, że jest to wtórna sprawa. Jedni pisali, że to prawdopodobnie był skarbiec, który później rozkuto i przerobiono, zrobiono te arkady. Inni w ogóle nic nie mówili, tylko jedynie, że jest to wyjątkowe rozwiązanie przestrzenne i to jest. To jest bardzo wyjątkowe, proszę Państwa, dlatego, że analogii takich, tak dokładnych do tego, ja znaleźć nie potrafiłem. Coś podobnego mogło się zdarzać, że przy prezbiterium powstawały kaplice otwarte arkadami, ale nie takimi jak tutaj. Położył kaplice z niskimi arkadami. Tutaj mamy aż praktycznie do sufitu. Czyli tak jakby się układ halowy, można powiedzieć, się usiłowano robić. I nie była to żadna przeróbka, tylko to było tak od razu. Filary są gotyckie, z kształtami gotyckimi, od początku tak były budowane. Po co to zrobiono? Jeżeli to jest tak wyjątkowe, jednostkowe,
w tej formie jednostkowej, bo w Polsce inne kanały nie ma, na zagranicznym też są trochę inne rozwiązania. To mnie dlatego jednak przychodzi na myśl. Jak wcześniej pokazywałem Państwu tą lożę książęcą, nazwijmy ją prezbiterium dostępną z poddasza zakrystii, no, z tej loży powyżej zakrystii, to ona była nakierowana prościutko na tą kaplicę. I to mógł być układ tego typu, że była ta przestrzeń wymyślona między innymi jako miejsce właściwie prywatnego kultu panującego. Ołtarz główny ołtarzem głównym, on miał jeszcze swoją kaplicę na wprost jarze. Innego znowu wytłumaczenia nie da się znaleźć. Przynajmniej ja nie spotkałem. Tutaj jest ono wyrysowane, bo znowu nie mierzyłem się z tymi fotografiami za bardzo, bo one były takiej sobie jakości. Tam parę jest. Jak wygląda ta ściana południowa w tej kaplicy? Okna były trzy, bardzo duże, są układem, to jest całkowicie zamurowane w tej ścianie. Portal jest ostrołuchowy, nie wiadomo, jak dawno zrobiony, bo no to jest przejście z nowej zakrystii do wnętrza kościoła. Natomiast wejście tam na pewno było wcześniej, w tym miejscu, może mniejsze. Okna były sukcesywnie zamurowywane z powodu właśnie dobudówek szynerowskich po drugiej stronie. Tutaj w opisach dawnych jest, że ta kaplica była sklepiona. Obecnie są sklepienia szynerowskie i tylko tutaj są nowe przemurowania. Przypuszczalnie zwalone zostały stare sklepienia i szyner zrobił nowe. Nawiasem, proszę Państwa, z tą bazyliką, że był bazyliką. Że miał być zrobiony, nie został zrobiony. No bo tak jest, tylko że do końca nie jesteśmy pewni, czy nie został zrobiony. Bo nędza nie zapisze. Bo sprawdzić tego, czy zrobiono sklepienia na przykład w nawie głównej, to nie można sprawdzić, bo są nowe sklepienia szynerowskie. I nie ma możliwości, czy nikt nie będzie ich niszczył, dewastował, żeby zobaczyć, czy pod spodem nie są ślady po sklepieniach głównych. Może były tak słabe, że się zawaliło to wszystko i tak zrobiono srokowo. Bo już w 609 roku ten kościół był ukryty strony. Już sklepień żadnych nie było. Tutaj natomiast na pewno były sklepienia, które zostały zwalone, czyli tam do 1920 roku zrobił nowe. To jest wnętrze właśnie tej fragment tej kaplicy, portal, wtórny zresztą. Tutaj widać bardzo ładnie jakieś zamurowane okno, które było rysować. Od wschodu też było okno i było na pewno, bo z wierzchu jest zamurowanie i było używane, bo ościeża są tynkowane. Także była bardzo, bardzo jasna przestrzeń. A, tutaj właśnie. Jak Państwo może wiecie, wyposażenie kościoła stare zostało całkowicie spalone przez Francuzów tam w 807 roku, albowiem 6 pieców postawili w kościele, wypiekali chleb, paląc całe wyposażenie. No i taki ślad jednego pieca się udało trafić w tej kaplicy. To wszystko to jest ta część, no. To jest sarza pokryta. Zresztą też ciekawe dlaczego, że jest pokryta cegła. Po co było nie drukowane? Żeby ta cegła się bardziej osadza? I w tym kącie był jeden z francuskich pieców. Ściana południowa. Problem ściany południowej, proszę Państwa, polegał na tym, że było to, ta część już była w bardzo złym stanie, jakoby po 1770 roku ówczesny proboszcz rozebrał to do reszty i postępował, to bardzo łatwo widać, że rzeczywiście po tej linii to wszystko inaczej wygląda. I zostało to wymurowane na nowo z cegły nowożytnej i z rozdziurkowej gotyckiej, tej ze starej ściany.
spowodowane to było złym stanem technicznym. Kościoła też mówiłem, że to wykonawstwo było takie trochę nie za bardzo. Dobre być może, jako wybrano to przy tej ścianie, pierwotnie była też jeszcze jedna kaplica, bo jest wezwanie kaplicy, która potem zniknęła. Być może była tutaj tylko, że tego już potem według śladów nie znajdziemy. Zły stan kościoła, proszę Państwa, mówię o wykonawstwie, że no było nie najwyższego lotu, ale jeszcze jedna sprawa może dużo bardziej poważniejsza. Ten kościół, jak to teraz widać, ma pęknięcie, jak się zbiło tynki, ten kościół jest potrzaskany. Ja się cieszę, że nikogo, że mu się na głowę nie zawalił ten kościół. Filary są potrzaskane, powyginane, ściany poprzesuwane, wzdłuż północnej ściany od środka jest potężna odsadzka ceglana, wyraźnie mająca usztywnić konstrukcję. Też gotycka. Kościół jest cały potękany. Dlaczego? Proszę Państwa, jeden powód, że tak jak powiedziałem, partacze robili fundamenty i nie przewidzieli takich obciążeń. Co jest możliwe, ale tak szczerze powiem, że mało prawdopodobne. Drugie, przekroczenie możliwości wykonania fundamentów przez budowę bazyliki, czyli ciągnięcie murów w górę coraz wyżej i ta dolne część zaczęły pękać. Może tak, może nie. Skoro to stoi do dzisiaj, czyli to jest mało prawdopodobne. Trzecia możliwość, w kościele chowano zmarłych. Robiono w kąt. To jest na tym też taka miejscowa legenda, że tam są podziemia pod kościołem. No tego nie wiem. Jak była wymiana posadzki, znowu nie uzgodniona z konserwatorem, nie można było przeprowadzić badań, została zrobiona nowa do widzenia, który dalej nie będzie szukał. Na pewno chowano tam zmarłych. Czy chowano to robiąc krypty, jakiej wielkości, czy chowano do ziemi, tego też nie wiem. Coś tam musiało się dziać, dlatego że przed wymianą posadzka też się zapadała. To było widać, że wcześniej ona w niektórych miejscach opadła. Czy od grobów, od kopania tych grobów, czyli osłabienia gruntu, by zaczęły trzaskać ściany? Nie jestem pewien, ale nie wydaje mi się. Jest jeszcze trzecia możliwość, to jest kolejna już możliwość, mianowicie, że kościół, tak jak wcześniej mówiłem, budowano na miejscu prawdopodobnie rotundy, miejsca wcześniejszego kultu, no, kultu wczesnego chrześcijaństwa. Jeżeli tam było grodzisko, to był majdan. Bardzo możliwe, że wyrównano teren dawnego majdanu, dawnej kaplicy czy rotundy, zasypując oczywiście, niwelując na przykład wały, robiąc plato. I na tym stawiano dopiero kościół. I być bardzo możliwe, że ten nasyp nie został odpowiednio zagęszczony, czy się uleża i budując na tym kościół, to wszystko dalej przez dziesiątki lat wsiada. I to przełoży, to jest najbardziej prawdopodobna możliwość obecnego fatalnego stanu technicznego kościoła. Rozmawiają się w różnych miejscach, tutaj właśnie już wewnętrzne filary są potrzaskane, inne ściany w innych miejscach tak, ta była w tak złym stanie, że w ogóle nie trzeba było rozebrać. I można sobie go postawić na nowo. Czy sobie rozrysowałem tą ścianę południową, gdzie ta cała część jest nowa. Znaczy nowa, tam się na stowiesza bez niego gotycka. Natomiast jeżeli była ściana gotycka, to się fajnie rzeczy działy. Się okazuje, że bardzo potężny, bardzo rozległ wnęki głębokości co najmniej 30 cm. Do czegoś nie wiem. Przypuszczalnie służyło to pomieszczeniem związanym z ołtarzami tam stojącymi. Bo innego przyczynia znaleźć nie potrafię. To jest właśnie fotografia tych obłarka. Bardzo starannie, pięknie zrobione w podwójnej rolce. Także tutaj patactwa nie było. To było naprawdę wysoki poziom roboty. Przypomina to bardzo nisze, jakby dla późniejszych nagrobków leżących. Jak Państwo zobaczyli kościoła renesansowe, właśnie są nisze i wewnątrz nagrobek leżący. Czy tutaj to miano zamiar na to przeznaczyć? Nie. Raczej wątpię, ale nisze były.
to ściana zachodnia, tej nawet na południowej, tutaj widać, co z oknem się wyrabiało, że tutaj w wyprucie, żeby okno było okrągłe, tutaj powykuwano, porozkuwano bardzo dużo cykiem, żeby był glif do wyrobienia glifu do półkolistego. To był trochę zamknięte, no i tutaj znowu kolejna bardzo duża arkada. Taka ciekawostka, proszę Państwa, że ta część zachodnia nawy południowej ma okno od szczytu i od południa, natomiast w nawie północnej nie ma. Tam jest ciemno. Dlaczego tak zrobiono? Nie wiem, jakieś prawdopodobnie funkcje wewnętrzne były. Tutaj może była kaplica jakichś ważniejszych ludzi. I proszę Państwa, jedna z takich znowu nierozwiązanych rzeczy, to jest już na chórze muzycznym obecnym. Jak tutaj robotnicy właśnie, tak to było. Zdążyłem przylecieć, tam też było zatynkowane, to jeszcze prosiłem, żeby tego otworu zamurowanego jeszcze nie tynkowali. To jest właśnie wejście ze strychu na poddasze, jak miała być bazylika. Też bazyliki. Tutaj nie wiadomo dlaczego, skuty poprzeczny mur, który nie ma odpowiednika do drugiej strony kościoła. Co to mogło być? Zresztą to już nie wiadomo. Trudno powiedzieć. Zagadek może być więcej, ale musimy sobie wrócić do tego planiku. Pani Grudziński. Proszę Państwa, z tych dziwnych rzeczy jest badane, tak jak już mówię. Dlaczego w tym miejscu, hipotetycznie, w miejscu dawnego kultu, co wymusiło plantowanie terenu, potem złe posadowienie kościoła i jego fatalny stan techniczny. Kolejna zagadka, jak to rozwarstwić? Wiadomo, że najstarsze jest zakresie, nie wiadomo kiedy zbudowane. Wiadomo, że kaplica, przynajmniej ta, jest wtórna. Tamta to w ogóle nie wiadomo kiedy powstała. Być może też. Przez nas nie wiem, nie jest wykluczone. Ale jest to element wyróżniający farę ciechanowską w skali kraju. Następnie, zupełnie dziwne, ta kaplica przypresbiterialna, otwarta bardzo wysokimi arkadami do wnętrza przypresbiterium, gdzie naprzeciwko tutaj, ktoś na większym książę miał swoją rożę. Była roża panującego. Także w kościołach zachodnich tak się zajmowało, że były różne osie modlenia, że tak powiem, czy różne osie odnosienia się do sakra. Tutaj oczywista była podstawowa oś na ołtarz główny, pomijam boczny, inna sprawa. Tutaj podstawowa druga oś, powiedzmy prywatna, czy panującego. Że aż taką kaplicę, co bardzo ciekawe zabieg. Następnie, proszę Państwa, rzecz zupełnie unikalna i niewytłumaczalna, mianowicie to, że nawa główna jest dłuższa od nas bocznych. Ja analogii nie znalazłem. Przyjeżdżałem set planów kościołów, nie tylko z Polski, z okolicy i nie ma. W sierpcu coś podobnego jest, które tam kościół jest jednonawowy i takie są, takie wysunięcie jest. Nie przedłużające na wygórno, tylko tak jakby przestrzeń na wygórno się zrobiące i potem wychodzące. Takie rzeczy też nie ma. Wiadomo, że ten, powiedzmy, rezali został dobudowany w którejś fazie. Na dole na pewno się nie wiąże. Wyżej, już tak parę metrów nad ziemią, już te mury są związane. Czyli znowu zmiana koncepcji. Robimy taką ścianę, nie rezygnujemy, robimy po co? Po co to robić? Taki kłopot. Teoretycznie rzecz biorąc, mogło być to wymuszone tym, że zachciało się inwestorom mieć chór muzyczny. To znaczy postawili organ. Kiedy? W 520 roku. Organy od wschodu gdzie? Od zaczął zachodu gdzie? One siedziały przy ołtarzu. Tam, jeżeli tutaj były loże, to były loże właśnie dla panujących, dla dworów i tak dalej. Jeżeli tutaj już miał swoją lożę, to po co ewentualnie, tak hipotetycznie,
Po co księciu by była tutaj? Może to nie za ciasno było, nie wiem, to musimy to zostać. No żartuję oczywiście. Nie wiadomo, jest przedłużenie, czy od razu to było, miało być robione jako tempora. Nie wiemy, bo ja tego nie ustawię. Albo nie skuwano tynku, albo już było za tym kopane. Ja nie rozumiem, co nie bardzo mogłem nic zrobić. W każdym razie jest to wyjątek. Poprzedzony też gotycką kurtą jednocześnie budowaną. Także to nie jest dodatek, tylko to tak było pomyślane w trakcie budowy. Jest to unika, te rozwiązania. Tutaj jeszcze może powiem z powodu tych skuć tynku, że pani Grudzińska uważała, że te filary otwierające ściany między nawową, że one były prostokątne, a dla późno, zwrócono się na Boże tylko później, żeby wzmocnić konstrukcję, dodano te części, o, taką literę zrobiono, że dopiero wtedy. Nie. Po skucie tylko się okazało, że to było od razu tak pomyślane. Ta litera T jest też państwa XVI-wieczna, w ogóle średniowieczna. Jaka konsekwencja z tego? Ano z tego, że po pierwsze to usztywniało ścianę nośną, po drugie dawało możliwość przyszłego, bo nie wiadomo czy zrealizowanego, bo nie wiem, przekrycia chociażby sklepieniami nad boczem. Które też podobno nie zostały zrobione, a przynajmniej z opisów, które się zachowały, że tam też były stąd. Także proszę Państwa, tak jak już mówiłem, wiemy, że nic nie wiemy. Nie wiadomo, kiedy to powstało. Wiemy tylko to, że na pewno to niezwyczajny, tępy, szeregowy kościółek zacofanego Mazowsza, tylko kościół, który ma wiele rozwiązań bardzo nowoczesnych i jednostkowych. Jeszcze przypomnę te okno z okulusem. Wtedy, załóżmy, że to jest początek XVI wieku. Wtedy może Mazowieccy doskonale widzieli, jak wygląda renesans. Jeżeli nie podróżują ze Włoch, to do Krakowa będą cała sporo Mazowsza, też z Ciechanowa kształciło się w Akademii Krakowskiej. Oni wiedzieli, jak ma wyglądać. Dlaczego się nie decydowano na zastosowanie form czysto renesansowych? Prawie żadnym kościele mazowieckim nie ma form czysto renesansowych. To był świadomy wybór. Miał rację ten Jomecki, że trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest i że nie jest to prymitywizm, tylko wtedy akurat się pokazało bardzo modne sformułowanie w literaturze, oczywiście z duchością wykrzywdził, że to jest architektura vernacularna, anglicka i wtedy wróci. Tak naprawdę to lokalna mogliby nazwać, ale vernacularna, tak naukowo. Nie wie o co chodzi. Po prostu Mazowsze miało swoją jakąś czy drogę rozwojową, rewolucyjną, czy swoją postawę. Ta cała część, to jest zbudowana przez Schillera i właśnie w trakcie tej budowy gdzieś, właśnie jak ja czytałem, gdzieś na ten mur kamienny biegnący po okręgu się obiecuje na to, że może tam, bo tam jest podpiwniczenie pod zakrystią, że może tam się uda pokosić, prawda, w ogóle przez jakąś dziurę się wchodzi i może tam się coś uda zobaczyć. Jeszcze z takich ciekawostek, że tak powiem, towarzyszący. Tutaj jest południowa kaplica, ta ściana jest, nie wiem jak stara, ale nie można się do niej dobrać, oni tynków nie zrywali, z tej strony nie będę kół, bo ta jeszcze ma elementy właśnie z tej przebudowy neogotyckiej połowy XV wieku, to jest już nowe całość. Nie ma się na czym zastanawiać. Otóż tutaj trochę dalej, parę metrów od tej ściany, w ziemi jest zakopany taki wielki kawał, parę metrów kwadratowych, całej gotyckiej ściany. Sobie leży. Pod czapą. Coś niesamowitego. I się tak zastanawialiśmy, co to takiego jest, czy jak się waliła ta kaplica, czy ta cała ściana tak poleciała. Ale się nie rozumiał na kawałek. To był blok po prostu. Jeden taki kawał gotyckiego góra. Poza tym, proszę bardzo, z tym informacją, że późniejszym. W 18 wieku na przykład wiemy, że
tutaj wejście. Mamy wejście, te, które jest. Ono było, że tak powiem, zawsze średniowieczne. Było przekształcane, krótkie nie było najpierw, dopiero jako wtórna powstała. Było wejście oczywiście główne. Nie wiem dlaczego nazywane od plebana, tak jakby plebania była zaraz niedaleko. Oraz jeszcze dwa w kaplicach od południa. Tutaj te wejście do kaplicy nie było, ale jeszcze jedno. Jeszcze jedno wejście. Kaplicy, to jest teraz nie ma. Albo właśnie w jakiejś kaplicy Boskiej Bolesnej, która nagle znikła w XVIII wieku, była i nie ma, że być może też była przy tej ścianie, jak się robi nie na tym do kaplicy, zbudowali, być może tam było jeszcze jedno wejście. No co? Kiedy powstało, co powstało? Wiem, że jest bardzo ciekawe, że warto go dalej badać, że może coś się jeszcze znajdzie, może coś się wyjaśni. Natomiast nie jest to zwyczajny kościół. Taki tuzinkowy, że tak. Tylko tyle chciałem powiedzieć Państwu. Zwrócić uwagę na to, co jest wyróżniające ten kościół. Że nie jest to stara budowla mazowiecka i koniec. Tylko, że jak się dobrze przypatrzeć, to wychodzą rzeczy niezwyczajne, a nawet właściwie tak. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli jakieś pytania są, to proszę bardzo, oczywiście. A